No cześć, to Tomek z Florence Market. Witam Was serdecznie. Dzisiaj za mną zielona ściana pięknych evergreenów. Powiem Wam o roślinach właśnie, które lśnią w kolorach zieleni. Powiem Wam jak zadbać o ich liście, aby pięknie błyszczały i lśniły, dekorując Wasze domowe pomieszczenia. Powiem Wam też o kilku odmianach monster, o tych bardziej dziurawych, o tych mniej dziurawych. No i wspomnimy o dwóch gatunkach monster, które rozpętały totalną burzę w internecie, ponieważ ciężko rozpoznać, rozpoznać który gatunek jest który, a mowa tutaj o monsterze Pinati Partita i o Monsterze Karstenianum Peru. Więc, kochani, co zrobić, aby liście waszych roślin evergreenów pięknie lśniły? Aby zrobić to w taki sposób, żeby nie poświęcić temu za dużo czasu. Wiadomo, niektóre rośliny mają duże liście, które łatwo jest wycierać, ale niektóre rośliny mają drobne niskie. gdzie ten czas po prostu wytarcia wszystkich liści zająłby wam, by wam bardzo dużo. Szczególnie jeżeli macie bardzo dużo roślin w domu. Na pewno musicie zwrócić uwagę na jakość wody, jaką macie w kranie, ponieważ w tej wodzie wiadomo jest troszeczkę kamienia no i jakoś tego kamienia trzeba się pozbyć. Słuchajcie, no osady, które powstają na liściach, te zabrudzenia takie, no to też wynik częstego zraszania roślin. Oczywiście zraszać rośliny możecie jak najbardziej. W okresie wegetacji, czyli od marca do października to zraszanie stosujemy częściej. W okresie zimowym tego, to, to zraszanie stosujemy troszeczkę rzadziej. No, ale co co możemy zrobić, żeby poprawić jakość w ogóle tego zraszania? No przede wszystkim woda, która powinna być odstana. Woda z dodatkiem też nawozów, bo słuchajcie, nawozy to takie środki, które mają zazwyczaj kwaśny oczyn, więc spowoduje to troszeczkę zredukowania, zredukowanie wapnia w. Wodzie. I też te osady nie będą aż tak po prostu y, mocno widoczne na liściach, nie będą białe, jeżeli nawet będą ciemne to będzie to efekt jakby y, małej ilości nawozu właśnie w y, momencie zraszania roślin. Jakiej ilości nawozu dodawać właśnie w momencie zraszania roślin? Y, gdzieś około 1 czwartej dawki to w zupełności wystarczy. W ogóle jeżeli chodzi o podlewanie, szczególnie podlewanie właśnie w okresie zimy, to uważam, że powinniście też dodawać nawóz w trakcie każdego podlewania w mniejszej ilości. Właściwie my u nas w produkcji ogrodniczej też stosując nawożenie staramy się tak jakby z każdym podlewaniem podczas fertygacji dostarczać roślinom składniki, składników odżywczych. W tym momencie redukujemy ten taki stres roślin. Rośliny, które dostają małe dawki pożywienia rosną po prostu lepiej. A przy okazji właśnie te małe ilości nawozu powodują, że woda nie jest tak twarda jak typowa taka woda z kranu. Oczywiście, żeby pozbyć się kamienia z wody kranowej, no to powinna ona odstać 24 godziny. W wodzie zwykłej kranowej zawartość tej wody to przede wszystkim dużo chlorynów, chloranów, to wapń i przede wszystkim troszeczkę innych pierwiastków, takich jak magnez. To wszystko razem wzięte podczas podlewania roślin, czy zraszania, powoduje, że powstają właśnie wapienne osady, nie tylko na liściach, ale te osady mogą powstawać również właśnie na korzeniach, i przez, przez takie osady właśnie zaczyna być ograniczona ilość poboru innych składników odżywczych, odżywczych dla rośliny. Także pamiętajcie o tym, że możecie nawozić nie tylko właśnie raz w miesiącu, możecie nawozić z każdym podlewaniem, i tak naprawdę taki sposób podlewania jest najlepszy. Tylko pamiętajcie, żeby dawać te dawki nawozowe w bardzo małej ilości. Wróćmy jednak do nabłyszczania liści, bo o tym chcieliśmy wspomnieć. To jest tak ważne, ponieważ rośliny wtedy pokazują fakturę swoich liści taką prawdziwą, jaką mają, i możemy się cieszyć właśnie ich pięknem. Są takie trzy sposoby na wyczyszczenie liści w bardzo łatwy sposób. Pierwszy to jest oczywiście woda z cytryną, czyli woda z dodatkiem kilku kropel cytryny. To powoduje, że przede wszystkim woda zmienia odczyn na bardziej kwaśny, redukuje się ilość wapnia w wodzie, no i przede wszystkim cytryna działa odkażająco, antybakteryjnie. Ma właściwości takie, że po prostu powoduje to, że odganiamy wszystkie szkodliwe składniki, które mogą przypadkowo znaleźć się na liściach. Także woda z cytryną najprostszy sposób właśnie na Nabłyszczenie liści. Chociaż samą wodą z cytryną nie jest tak łatwo wyczyścić, musimy poświęcić troszeczkę więcej czasu na to, aby liście nabrały blasku, a żeby to zrobić w jak najszybszy sposób, w ekspresowy, to jest mój ulubiony, słuchajcie, sposób, który często stosuję na roślinach domowych, to nabłyszczacze w Sprayu. Jest dużo zwolenników, dużo przeciwników, ale my naprawdę uwierzcie nam. Testujemy na wielu roślinach na nabłyszczacz roślin. Przetestowaliśmy go na wielu gatunkach i okazuje się, że na wielu gatunkach on działa po prostu rewelacyjnie. Nabłyszczacze, słuchajcie, są różnego rodzaju. Tu, akurat w naszym sklepie internetowym na florence.pl, znajdziecie nabłyszczacze tego typu. Właśnie prowadziliśmy kilka takich akcesorii, które ułatwią Wam. Um, zabiegi pielęgnacyjne przy roślinach. Ten nabłyszczacz świetnie nabłyszcza rośliny. Możecie to zrobić w taki sposób, że pryskacie sobie tym nabłyszczaczem na szmatkę, a następnie wycieracie rośliny. Pamiętajcie, żeby nigdy bezpośrednio na rośliny nie pryskać. Na, bezpośrednio na liście, ponieważ ta ilość tej substancji będzie za duża. No a w środku znajdziecie pod ciśnieniem um, związki alkoholu, um, połączone z woskami, z różnymi silikonami. Um, raczej są to bezpieczne składniki dla roślin. Niemniej jednak pamiętajcie, aby używając nabłyszczaczy zrobić test na roślinach. Na pewno wszystkie filodendrony, na pewno duża grupa roślin po prostu bardzo toleruje tego typu nabłyszczacze. Jest to najszybszy sposób na wyczyszczenie liści. Od razu, słuchajcie, schodzą wszystkie osady, wszystkie kamienie, bardzo łatwo jest usunąć kurz, a co za tym jeszcze idzie, właśnie po takim nabłyszczaczu pozostaje taka warstwa cieniutka. Takiego jakby silikonu, przez co nie osadza się nadmiar kurzu na roślinach. Trzecim sposobem, takim dosyć modnym w ostatnim czasie, jest olejek z miodilli indyjskiej, czyli olejek NEM. Tak, to ten olejek bardzo często nas pytacie, czy mamy, oczywiście mamy, jest w sklepie. Jest to olejek bardzo gęsty. Który jest właściwie dla roślin takim biopestycydem. Co oznacza biopestycyd? To jest naturalny środek zwalczający różne szkodniki. Działa antybakteryjnie, antywirusowo, przeciwgrzybicznie. Więc na pewno olejek NEM jest świetnym rozwiązaniem. Nie tylko właśnie do nabłyszczania liści, ale też właśnie do tego, aby stworzyć taką powłokę zabezpieczającą rośliny przed różnymi chorobami. Ile tego olejku dawać? Tutaj musicie się trzymać takich ilości jak mniej więcej mała łyżeczka mała łyżeczka olejku Nem do jednego litra wody zmieszana z kilkoma kroplami z kilkoma kroplami płynu do naczyń dlatego, że płyn do naczyń po prostu rozpuszcza olej troszeczkę w wodzie i ten olej nie pływa jakby po wierzchu wody, ponieważ jeżeli wlejecie sam taki olejek to zostaną takie kółka jak w rosole u teściowej i tak naprawdę nie da się tym składnikiem wtedy przetrzeć liści. także olejek nem, miodilla indyjska, drzewo rosnące w Indiach o naprawdę świetnych właściwościach bakteriobójczych i też właśnie po części nabłyszczających. czasami zdarza się, że spodnia część liści jest brudna, ale pamiętajcie, że w spodniej Części liści znajdują się aparaty szparkowe, które odpowiedzialne są za oddychanie. Rośliny też oddychają, potrzebują po prostu wymiany powietrza, a w momencie, kiedy olejem czy takim sprayem zatkacie aparaty szparkowe na spodzie liści, to roślina może zacząć się dusić. Więc pamiętajcie, aby pielęgnować głównie wierzchnią warstwę liści, nabłyszczać ją właśnie. Takimi, takimi środkami, które będą dla roślin bezpieczne. No a jeżeli mogę wspomnieć o jeszcze jednej kwestii związanej właśnie z pielęgnacją, prawidłową pielęgnacją roślin, a prawidłowa pielęgnacja jest niezmiernie istotna, istotna w okresie właśnie jesienno-zimowym, bo wtedy rośliny wiadomo mają mniej światła, e, mają, e, mają wolniejszy metabolizm. E, i ogólnie są bardziej wrażliwe na różne choroby, przelania. I właśnie o tych przelaniach wam chciałem powiedzieć, ponieważ bardzo często przelewacie rośliny w okresie zimy. W okresie zimy, mniej więcej o połowę mniej musicie podlewać rośliny jak w okresie lata. I przede wszystkim zwróćcie uwagę na różne procesy, jak rośliny się zachowują, ponieważ one też wam dają znać o tym, że mają za dużo wody w doniczce. Jest taki proces, który nazywa się gutacja. Gutacja u roślin występuje. W momencie, kiedy jest zbyt wysoka wilgotność powietrza i zbyt wysoka wilgotność podłoża. Objawia ona się tym, że o niektórych porach dnia możecie zauważyć kropelki spływające po liściach. Pewnie się zastanawiacie, skąd te kropelki się wzięły. Te kropelki nie tylko są na liściach, one też mogą powstawać na łodygach. Roślina w ten sposób Wam pokazuje, że ma za dużo wody w doniczce, bądź też ma dużą wilgotność Powietrza, więc wtedy ograniczcie po prostu podlewanie. Pamiętajcie, gutacja, małe kropelki na liściach. Sprawdzamy i bardziej czujnie podlewamy wtedy roślinę. Często też pytacie, czy można przesadzać rośliny w okresie jesieni. Oczywiście można przesadzać rośliny w okresie jesieni. Jedynie na co zwróciłbym uwagę, to na to, aby nie pozbywać się tak dużej ilości gleby z korzeni. Dlatego, że w momencie, kiedy dostarczycie roślinom całej masy świeżej ziemi to możecie mieć problem z dopilnowaniem właśnie wilgotności w glebie i ten nadmiar wilgotności może po prostu usun zniszczyć korzenie. Więc pamiętajcie, aby w okresie właśnie jesienno-zimowym podczas przesadzania minimalnie zwiększać doniczkę roślin o jeden, dwa rozmiary, a następnie dosypać troszeczkę świeżej ziemi, to w, zupełnie, w zupełności to wystarczy. Za mną cała masa fajnych różnych zielonych roślin z ostatniej dostawie. Zaraz powiem Wam co przyszło. Przyszła jedna roślina, która budzi dosyć duże kontrowersje w internecie, ponieważ jest dużo opinii na jej temat. Mowa tutaj o monsterze Pinati Patita. Jest to odmiana, która wyglądem bardzo przypomina monsterę karstenianum i często jest mylona właśnie z karstenianum, ponieważ w młodym wieku ta roślina wygląda zupełnie inaczej i bardzo podobnie właśnie jej ulistnienie jest bardzo zbliżone w wyglądzie więc dwie rośliny, które zbudzają tak duże kontrowersje to na pewno właśnie Monstera karstenianum Peru jest to Monstera pnąca, która ma bardzo karbowane liście, wygląda jak ten liść, faktura liścia wygląda jak skóra krokodyla i jest to roślina, która ma dosyć spore międzywęźla, wytwarza korzenie powietrzne i jest przystosowana właśnie do wspinania się. Ta roślina jest dosyć łatwo dostępna w sklepach internetowych i no nie jest tania, bo jest to roślina kolekcjonerska. Bardzo mocno na uwagę właśnie tutaj zwracają jej liście. Które mają tą taką faktycznie ciekawą fakturę karbowaną, i czasami mają po prostu przebarwienia na tych liściach, takie jasne, oczywiście, może mieć to związek z niedoborem jakichś składników odżywczych, ale przez to też ona staje się taka magiczna, bo te karbowania są bardziej, bardziej widoczne. Jeżeli chodzi o właśnie jej konkurentkę, o którą toczy się właśnie ta walka, czy burza w internecie. To monstera w odmianie Pinati Partita. To jest, monster, to jest monsterka, która została zakupiona właśnie przez nas jako monstera Pinati Partita. Ponoć z tego, co udało mi się znaleźć w internecie, jeżeli chodzi o wszystkie informacje odnośnie tych dwóch monster, no to odmianę karstenianą jest bardzo łatwo rozpoznać. Przede wszystkim karbowane liście, niezbyt duże. No i jest bardziej po prostu popularna. A Pina partita to roślina, która często podszywa się właśnie pod tą, albo właśnie ta roślina podszywa się pod Pina. Pinapartita, więc nad tym musimy się dzisiaj zastanowić i mam nadzieję, że w komentarzach też dacie nam znać jakie macie doświadczenia, bo być może ktoś z Was ma właśnie odmiany monstery Carstenianum, czyli monstera Peru. Bardzo, bardzo bym Was prosił, abyście podzielili się informacją jak rosną i przede wszystkim czy mają dziury w liściach. Bo z tego co udało mi się doszukać się w internecie, z różnych dziwnych krajów, tam gdzie te odmiany częściej można spotkać, to właśnie odmiana karstynianum nie wytwarza w ogóle otworów w liściach. Jej międzywęźla są dłuższe, yy, a liście troszeczkę sztywniejsze. Natomiast odmiana yy, Pinati Partita to monstera, która te liście ma większe, bardziej delikatne. Troszkę mniej karbowane, prawdopodobnie, e, jakby połączenie liścia z ogonkiem liściowym, tutaj ten tunel, który tutaj jest, e, jest mocniej, mocniej wycięty, to też prawdopodobnie jest charakterystyczne dla monstery e, Pinati Partita. No i e, co jeszcze? To to, że e, Monstera Pinati Partita ma bardzo krótkie międzywęźla, wytwarza z czasem olbrzymie liście y, mocno powycinane, które wyglądem troszeczkę przypominają monstery deliciozy. Jednak te wcięcia są tak głębokie, że sięgają aż właśnie nerwu głównego, ale słuchajcie, jak to odnieść właśnie do y, tej odmiany, która tak naprawdę wygląda jak y, monstera carstenianum. Yy, no nie jest słuchajcie to łatwe odniesienie, ponieważ jeżeli taką roślinę byśmy przycięli dosyć, na dosyć krótko, to ona będzie wyglądała, że nie jest aż tak dużym pnączem i jeżeli jeszcze znajdziemy dziury na ich liściach, to możemy podejrzewać ją o to, że jest właśnie monsterą i Partitą. Natomiast jeżeli te y, międzywęźla są tak długie, no to już to wzbudza pewne podejrzenie. Znaczy, w naturze y, ona może się tak zachowywać dlatego, że y, kiedy zostanie gdzieś tam zaaplikowane nasiono albo y, młoda roślina, to y, ona po prostu szuka najlepszych, dogodnych warunków do tego, aby, y, aby znaleźć jak najwięcej słońca, aby znaleźć odpowiednie miejsce do prawidłowego wzrostu, więc być może monstera Pinati Partita jest rośliną, która w ten sposób przez długie międzywęźla będzie szukała na przykład drzew, po których może się wspiąć, znaleźć odpowiednie miejsce na tych drzewach. Bo jak wiecie, większość filodendronów to właśnie rośliny, które lubią zamieszkiwać konary egzotycznych drzew w lasach deszczowych, więc prawdopodobnie w ten sposób takie zachowanie byłoby dla niej uzasadnione, że młoda roślina po prostu dąży do tego, aby znaleźć odpowiednie miejsce, następnie zagnieździć się na jakimś fajnym miejscu i zacząć wypuszczać te właściwe liście, które tak naprawdę ma monstera Pinati Partita. Monstera Pinati Partita, słuchajcie, ma olbrzymie liście powycinane z olbrzymimi dziurami i w internecie, jak przejrzycie sobie w Google, wpiszecie Pinati Partita, to wyświetli Wam się bardzo dużo zdjęć, które są mega podobne do monstery karstynianum. I prawdopodobnie za jakiś czas zacznie wytwarzać te liście powycinane. Jednak, powiem Wam szczerze, że mam duże wątpliwości co do tego, dlatego, że Pina Partita to monstera, która ma bardzo krótkie międzywęźla i raczej nie powinna zachowywać się w taki sposób jak ta. Tylko jak wytłumaczycie mi jedną rzecz, w zasadzie Was pytam też, bo yy, dla mnie te kwestie też nie są jasne. Chciałbym, żebyśmy razem do pewnych rzeczy doszli. Jak wytłumaczycie mi to, że monstera Pina Partita która w zasadzie chyba nią nie jest, bardziej jest karstenianą, wytworzyła dziury w liściach. Więc spójrzcie sami. To Monstera zakupiona jako Monstera Pinati Partita. W zasadzie wszystko by się zgadzało. Liście są dosyć szerokie, są troszeczkę bardziej miękkie od tych, które, które posiada Monstera karstenianą. Co się nie zgadza, to że staje się olbrzymim pnączem, czyli wypuszcza bardzo długie pędy, co może być wynikiem właściwie tego, że rośliny te często stoją w, u ogrodników w zbyt dużym zagęszczeniu i przez to wyciągają te pędy. Ale wytłumaczcie mi właśnie to, zobaczcie, co się stało na tym liściu. Ta dziura w zasadzie. Mówiłaby nam o tym, że to jednak nie Monstera Karsteniana, tylko Monstera, yy, tylko Monstera Pinati Partita. Yy, ta rzecz, słuchajcie, pozostaje yy, pozostawia dużo w domyśle, yy, my jednak decydujemy się te, te monsterki sprzedawać jako Monstery yy, Karstenianu, ponieważ jak dla mnie to tego typu pnącze ma więcej cech monstery karstenianum, jak monstery pinapartita, której liście, słuchajcie, sięgają nawet pół metra średnicy w naturze i są totalnie rozczapierzone. Więc czy naprawdę yy, można yy, to kwestionować, że yy, ta roślina taka jeszcze będzie. Czy naprawdę y, można w to uwierzyć, że międzywęźla będą tak skrócone do takiego stopnia, że zacznie ona na nich wytwarzać duże, pierzaste liście? Y, wydaje mi się, że y, jest to rzecz y, taka, nad którą trzeba się zastanowić. Niemniej jednak, y, zachwyt tej monstery z, nad nią jest olbrzymi. Piękne, karbowane liście y, o fakturze krokodyla. U nas do nabycia w sklepie internetowym na www.florence.pl. Widnieje one pod właśnie nazwą Karstenianum, A wy zastanówcie się sami, czy tak naprawdę kupujecie Pina party Te czy Karstenianum. Więc pnączę Monstera Karstenianum w wersji XL do kupienia. Oczywiście macie też tam dostępne wersje mniejsze. No i oczywiście w komentarzach zapraszam do dyskusji na ten e, temat. Jest, kochani moi, jeszcze jedna monstera, która jest bardzo podobna do tych dwóch monster, czyli do monstery Pinati Partita i do monstery Karsteniany. To monstera Friedrich Dali. Zobaczcie! Piękna monsterka, która aktualnie jest w świetnej cenie do nabycia u nas, ma bardzo zbliżony charakter właśnie do monstery karsteniany, przede wszystkim jako pnącze. Wytwarza te międzywęże troszeczkę krótsze, dużo, dosyć sporo liści, oczywiście korzenie powietrzne, no i przystosowana jest właśnie do oplatania się wokół różnych gałęzi czy podpór, więc też piękna roślina. A my słuchajcie przejdźmy teraz do kolejnych roślin. Więc jak widzicie sami rośliny to wielki zagadkowy świat. Jednak przejdźmy teraz troszeczkę od tej teorii do historii. Za mną słuchajcie grubosz roślina, która towarzyszy w moim życiu już około 30 lat. Przepiękna roślina. O bardzo grubym pniu. Krasula owata to gruboż jajowaty, który ma fajne jajowate liście. I zobaczcie, zbliża się powoli okres zakwitania właśnie. Zawsze w okresie października, listopada, w okresie wszystkich świętych, właśnie ta roślina zakwita podobnie jak chryzantema. Jest to pewnie spowodowane właśnie długością dnia, troszeczkę mniejsza ilość światła. I gruboż pospolity, krasula owata, dostaje w tym, w tym momencie sygnał do tego, aby. Wypuszczać kwiaty. Oczywiście w kolejnym filmie pokażę Wam, jak te kwiaty wyglądają. Posadziliśmy ją, ją do takiej właśnie Donicy, yy, która była specjalnie sprowadzona z, ja z Japonii, do grubej Donicy z takimi wzorami yy, i ona się tutaj dobrze u nas w wyszkarni czuje na no, obok mnie yy, skrzydłokwiat roślina, która pojawiła się też ostatnio na półkach naszego sklepu internetowego yy, skrzydłokwiat, skrzydłokwiat czyli Spatyphyllum w odmianie diamond z ciekawymi przebarwieniami na listkach yy, jest to roślina, która przede wszystkim jest ozdobna, ozdobna z liści kolekcjonerska yy, dosyć łatwa w uprawie, wymaga na pewno częstszego zraszania liści, jak pozostałe odmiany roślin, więc odnośnie tego zraszania mówiłem wcześniej, możecie dodawać małe dawki nawozu właśnie do, do spryskiwacza, aby delikatną ilością nawozu je też nawozić po liściach, ponieważ takie nawożenie bezpośrednio do liści jest zawsze najbardziej skuteczne i najszybciej widać efekty takiego nawożenia. Więc skrzydło kwiat w odmianie diamond, piękne, piękne liście, odróżnia się on, się on od tych takich tradycyjnych skrzydłokwiatów dostępnych w sklepach tym, że te liście są troszeczkę twardsze, są sztywniejsze, a co za tym idzie bardziej odporne, bardziej trwałe. Także uważam, że skrzydłokwiat variegata jest rośliną jeszcze łatwiejszą w uprawie jak inne odmiany. No a mówiłem ostatnio też o filodendronie Taumatophyllum, czyli o tej odmianie Fanban, często nazywanej też Green Wonder, filodendron Goldy, to też właśnie inna nazwa tego filodendrona, a jest to filodendron o zupełnie innym pokroju, jak wcześniejsze pnącza, ma liście w kształcie takich właśnie. Dłuższych liści, które są połączone ze sobą w specyficzny sposób. Młode liście są jaśniejsze. I w tej dostawie przyszły sadzonki podwójne. Więc macie dwie sadzonki w jednej doniczce, które możecie sobie rozsadzić, i w tym momencie pozyskujecie sobie dwie rośliny. Tego typu filodendron. Tak jak wspomniałem, ma inny charakter wzrostu. Długie ogonki liściowe, na nich właśnie rozszczepione liście. Więc jedynie o czym powinniście pamiętać, to zadbać o to, aby te duże liście swoim ciężarem, ciężarem się nie wyłamały. Więc czasami warto im zamontować jakieś sporniki albo po prostu roślinę umieszczać w miejscach, gdzie ma odpowiednią ilość światła. W tym momencie te ogonki liściowe nie będą się tak bardzo wydłużały i roślina będzie miała bardzo ładny pokój. Kolejną rośliną bardzo ciekawą to taki hit u nas w sklepie internetowym, ponieważ jest w bardzo fajnej cenie to Syngonium Wędlanda. Syngonium Wędlanda, inaczej z roślicha, to grupa roślin bardzo łatwych w uprawie o bardzo fajnym pokroju. Bo jak to na wszystkie z roślichy przystało, to rośliny takie, które teoretycznie powinny mieć taką krzeczastą formę, ale lubią też się wspinać. Tutaj zobaczcie. Syngonium Watlanda. To jest jedyny syngonium, które znam o tak aksamitnych liściach. Powłoka tych liści jest tak aksamitna, że słuchajcie, większe okazy wypuszczając korzenie powietrzne, zaczynają się czepiać swoich aksamitnych liści. Czyli roślina zaczyna opierać swoje listki. O tutaj widać pozostałości właśnie korzeni powietrznych. Roślina zaczyna swoje korzenie powietrzne umieszczać właśnie na tych aksamitnych liściach. Roślina w barwach naszego logotypu firmowego, także myślę, że będzie to hit w naszym sklepie. No, roślina kolekcjonerska, ona będzie dostępna w kilku rozmiarach u nas. Musicie się uzbroić w cierpliwość, na razie jest właśnie dostępna taka sadzonka w doniczce, rozmiar bodajże 15 albo 16, świeżo są przesadzone. Więc też w opisie tych roślin znajdziecie informację, że rośliny dostały świeżutką, specjalistyczną glebę, która idealnie jest dopasowana do tego gatunku i dzięki temu po zakupie takiej rośliny nie musicie jej w ogóle przesadzać już w podłoże z dodatkiem kory, perlitu Włókien kokosowych i takiego fajnego podłoża bio, które mamy u nas, powoduje, że roślina będzie po prostu świetnie u Was rosła. Tak. Oczywiście będzie też dostępna w mniejszych rozmiarach, też będzie dostępna w mniejszych rozmiarach, ale na mniejsze rozmiary syngonium Wetlanda musicie jeszcze chwilę poczekać, ponieważ sadowniki się korzenią. Oczywiście w ostatnim czasie zagościły u nas w takie filodendrony Dragon, o których też mówiłem. To roślina, która jest pnączem dosyć dużym, zobaczcie, i ma piękne liście w wykształcie właśnie głowy smoka. To tak a propos pnącz, jeżeli ktoś lubi, to właśnie do końca miesiąca ta roślina jest w świetnej cenie. U nas przeceniona jest bodajże o 20%. Tego typu rzeczy, jak promocje u nas w sklepie, yy, ciągle pojawiają się na nowo. Słuchajcie, zawsze do 15 każdego miesiąca i do 30 każdego miesiąca macie nowe promocje na nowe produkty. Staramy się właśnie w ten sposób działać, abyście mogli pewne rośliny kupić taniej. Oczywiście promocją są objęte te rośliny, które akurat udało nam się zdobyć w większej ilości, a taką rośliną jest na pewno w ostatnim czasie Xanthosoma lindeli. Zobaczcie, to roślina w doniczce dziewiątce, dosyć sporej, jest to idealny start tej rośliny właśnie zimą, aby mogła nabudować kilka jeszcze nowych liści i wystartować w przyszłym roku na wiosnę, roślina, która tak naprawdę w rok czasu zwiększy swój, swój rozmiar dziesięciokrotnie nawet. To jest roślina, która jest kuzynką fitodendronów, zwana skrzydłem anioła. Tak ostatnio często o niej mówię, ponieważ no, jest naprawdę w mega promocji, 35% taniej aktualnie do zdobycia, więc roślina godna uwagi. Kiedy trzeba będzie tą roślinę przesadzić? Ona Wam sama da znać o tym, kiedy to zrobić. Po prostu na spodniej części doniczki pojawią się korzenie. Jeżeli tam pojawią się korzenie, w tym momencie możecie przesadzić ją do podłoża uniwersalnego, do mieszanki, którą też spokojnie nabędziecie na półkach naszego wirtualnego sklepu internetowego. Idealna mieszanka do tych wszystkich roślin, tak naprawdę, o których mówiłem, no to do filodendronów, to oczywiście podłoże specjalistyczne do filodendronów z dodatkiem kwaśnego podłoża, ponieważ my podlewając rośliny bardzo często jakby uzupełniamy ten wapń w doniczkach, który niekoniecznie jest nam potrzebny. Dlatego podłoża specjalistyczne do roślin, takich jak filodendrony powinny zawierać małą Ilość, tą ilość podłoża kwaśnego. Bardzo podobna sytuacja jest właśnie przy roślinach zielonych, takich jak właśnie ksantosoma. Tam też mamy dodatek właśnie torfu kwaśnego, kory, która też lekko zakwasza perlitu, który jest odpowiedzialny za stosunki wodno-powietrzne w glebie. No i oczywiście e, troszeczkę podłoża egzotycznego, kokosowego, które jest buforem wody w, w glebie. Tymczasem życzę Wam wszystkiego zielonego i do zobaczenia już za tydzień. Hej, cześć!